Przed nami runda trzecia. W niej zada pytanie Piotr Witwicki, Polsat News. Czas na rundę trzecią. Teraz temat palący, w dodatku mocno śmierdzący. Mamy jesień, wystarczy otworzyć okno, no i czujemy. Wielu mieszkańców zachwycało się, jaką piękną mamy rano mgłę, no ale to nie zawsze jest mgła. Niegdyś wydawało się, że to jest tylko i wyłącznie problem teoretyczny. Okazuje się, że to jest jak najbardziej zagadnienie praktyczne. Stąd też praktyczne pytanie, jak państwo poradzą sobie z tematem smogu? Andrzej Rozenek. Co roku blisko 50 tysięcy Polaków umiera ze względu na to, że mamy zatrute powietrze. I to jest dramat. Część z tych Polaków to są warszawiacy. W powietrzu unoszą się groźne pyły. PM2,5, PM10, benzoapiryn, który jest rakotwórczy. No i oczywiście tlenki azotu, które wydobywają się z naszych samochodów. My postawimy na termomodernizację budynków. Na wymianę starych pieców, na nowe, mniej kopcące. Ruch samochodowy będzie coraz mniejszy, dlatego że kierowcy przesiądą się do nowoczesnej, taniej i bezpiecznej komunikacji publicznej. Wreszcie ważnym zadaniem dla miasta będzie ograniczenie smogu w szkołach, w klasach, gdzie nasze dzieci są... No niestety, 45 sekund, szybko mija. Paweł Tanajno. Jak pozbyć się smogu? Odkorkować Warszawę. Jak odkorkować Warszawę? Jest to możliwe z użyciem najnowszych technologii. Oczywiście politycy boją się najnowszych technologii. Odkorkować Warszawę mogą informatycy. W czasach, kiedy ludzkość wysyła misję załogową na Marsa, my boimy się pomyśleć o tym, że informatyka może pomóc nam w walce z korkami. Przez takie urządzenia dokonujemy przelewów bankowych, zamawiamy taksówkę, a nawet znajdujemy miłość. Takie urządzenia też powinny służyć miastu do tego, że przejedziemy bez korków z Bemowa na Ursynów, z Ursynowa na Targówek. Warszawiacy zasługują na jeżdżenie bez korków, bo warszawiacy są... najlepsze. Dziękuję za tę odpowiedź. Janusz Korwin-Mikke. Proszę Państwa, cała ta walka ze smogiem to jest tylko wymyślona po to, żeby ludzi biednych, którzy opalają węglem, drewnem, zbieranymi szyszkami, zmusić do opalania gazem i elektrycznością, gdzie jest ogromna akcyza i po to jest to cała walka. Żadnego smogu w Warszawie nie ma. Pan Rozenek zobaczył nawet smog w klasach szkolnych. To jest po prostu wariactwo. Jakie są badania? Podobno, proszę pana, podobno w Krakowie jest straszliwy smog. Otóż sprawdziłem. Krakowiacy żyją najdłużej w całej Polsce. Jeszcze raz mówię, żadnego smogu nie ma, ale oczywiście, jeżeli zostanę prezydentem Warszawy i ten durny rząd będzie dawał pieniądze na walkę ze smogiem, to ja poproszę zielonych i oni mi znajdą jakiś smog w Warszawie. Znajdą na pewno, bo za pieniądze zieloni znajdą wszystko. Ale tak naprawdę żadnego problemu smogu w Warszawie nie ma. Zwracamy uwagę naszym kandydatom, że poprosilibyśmy o powstrzymanie się od niegrzecznych przymiotników oraz od ripostowania w czasie wypowiedzi innego kandydata. Oczywiście mogą państwo, mają państwo prawo do riposty, to jest 30 sekund, ale do wykorzystania tylko i wyłącznie raz. Jeśli ktoś ma ochotę, to po prostu musi podnieść rękę do góry. A teraz odpowiedź na moje pytanie. Proszę, Marka Jakubiaka. Szanowni Państwo, rozmawiamy na temat smogu w Warszawie. Tymczasem Hanna Gronkiewicz-Waltz sprzedaje przedsiębiorstwo ogrzewające nasze mieszkania w obce ręce za prawie żadne pieniądze. Pytam się, jak ich teraz zmusić, żeby na przykład w centrum miasta bądź na Pradze podłączali zamiast pieców opalanych węglem centralne ogrzewanie. Dzisiaj mamy około 100 tysięcy mieszkań niepodłączonych do instalacji ciepłowniczej. Pytam się, znowu z samochodami walczymy, bo tak łatwiej, a może tak zacząć od siebie. Nie XIX wiek, mamy XXI, a do tej pory przez 12 lat pani Gronkiewicz-Waltz w tej sprawie niczego nie zrobiła. Jeszcze 2 sekundy panu zostały, a teraz Rafał Trzaskowski, przypominam, mówimy o smogu. Problem jest bardzo poważny. Wiele się działo w Warszawie i w Mazowszu, żeby walczyć ze smogiem. Przede wszystkim wymiana pieców. Będziemy to kontynuować i więcej pieniędzy na to przeznaczymy. Również dołączanie do sieci ciepłowniczej. I to się dzieje w Warszawie na szczęście. I do sieci gazowniczej. Bardzo ważna kwestia. Transport niskoemisyjny. Musimy postawić na transport miejski, zwłaszcza niskoemisyjny. I to jest moja deklaracja, że będziemy kupowali tylko transport niskoemisyjny. Jak najwięcej zieleni, bo ona absorbuje
smog, to jest sprawa niesłychanie istotna. Ale myśmy przygotowali w parlamencie ustawę antysmogową, która w sposób systematyczny walczyłaby z tym zjawiskiem. Sam w tym uczestniczyłem. No i co? No i oczywiście rząd PiSu wyrzucił ją do kosza. Tak na serio oni chcą walczyć ze smogiem, który jest tak ważny dla nas wszystkich tutaj w Warszawie. Z tym musimy walczyć. Dziękuję. Teraz Justyna Glusman. Proszę Państwa, źródłem smogu w Warszawie są piece na węgiel i korki. Poza centrum dominują piece, w centrum miasta dominują korki. W Warszawie jest ponad 700 tysięcy samochodów. Dodatkowo codziennie wjeżdża do miasta ponad 500 000 aut. To daje nam 3 auta na jedno miejsce do parkowania. Polecam kandydatom proste liczby. Czy jest możliwość, żeby zlikwidować te, zapewnić parkingi dla tych wszystkich samochodów? No nie, ale co by się zdarzyło, gdyby się udało spowodować, że wszystkie te samochody nie wjadą do centrum miasta? Wtedy mielibyśmy 1,5 samochodu na miejsce do parkowania, a to zupełnie inna sytuacja. Także ma sens budowa parkingów na obrzeżach miasta, lepszy transport publiczny, podłączymy wszystkie piece na węgiel do sieci i nie musimy czekać na... Czas się skończył, dziękuję bardzo, a teraz Jan Śpiewak. Mamy tragiczną sytuację, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza w Warszawie, ale to jest niestety rezultat rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Zabudowano kliny napowietrzające, wycięto prawie 250 000 dorosłych drzew. To są rzeczy nieprawdopodobne i pozwolono zalać Warszawę samochodami z przedmieść. I rozwiązaniem na to jest po pierwsze zlikwidowanie piecy węglowych, podłączenie wszystkich piecy tam, gdzie się da, domów do centralnego ogrzewania na koszt miasta. Po drugie, ochrona terenów zielonych. Tutaj mówimy o terenach zarówno klinach napowietrzających, ogródków działkowych, ale też starych podwórek i tych starych osiedli. Te stare osiedle się dzisiaj zagęszcza i niestety to też generuje ogromne problemy. Kolejna sprawa to jest zatrzymanie tej fali samochodów z przedmieść w Warszawie, czyli musimy usprawnić kolej miejską. Ona powinna jeździć co 15 minut w godzinach szczytu i na obrzeżach Warszawy powinny powstać parkingi Park and Drive. Dziękuję, czas się skończył. Ja przypominam, że jesteśmy w połowie rundy i przypominam, że pytałem o smog i w jaki sposób z nim wygrać. Piotr Ikonowicz. Ja proponuję, żebyśmy zadali pytanie ludziom, którzy zamiatają ulice, sprzątają klatki schodowe, dbają o nasze trawniki, skąd przyjechali i jak długo trwał dojazd. I żebyśmy wspólnie zastanowili się, jak sprawić, żeby ci ludzie nie musieli przyjeżdżać do centrum rozklekatanymi samochodami. Dlatego, że oni są nam potrzebni. Jest bardzo duży głód rąk do pracy właśnie w centrum Warszawy i w ogóle w Warszawie. I ci ludzie muszą tu przyjeżdżać. Wreszcie chcę powiedzieć, że nie tylko się dusimy od smogu, ale co roku, jesienią, zimą ludzie nie tylko zamarzają, ale w wyniku braku podłączenia do sieci centralnego ogrzewania ulegają zaczadzeniu bądź płoną. I to są najbiedniejsi warszawiacy, o których pani Hanna Gronkiewicz nie wie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz Jan Potocki. Proszę Państwa, przecież jak pamiętam, we wrześniu powstał program rządowy, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem. 53 tysiące złotych miało być przeznaczone na tego typu sprawy i jakoś to umarło śmiercią naturalną. Ale jeżeli chodzi o właśnie o zdrowie dzieci. Szanowni Państwo, w ubiegłym 2 lata temu przebadałem w Polsce 1200 dzieci za darmo, 200 w Warszawie. Co okazało? W Warszawie dzieci są najbardziej chore. Dlaczego? Dlatego, że właśnie nie dba się o te sprawy. I dożywianie dzieci w szkołach musi być koniecznie, bezwzględnie. Ja to robiłem od 2009 roku do 2012 roku, a w końcu ktoś wprowadził kontrolę do mojej firmy. Musiałem zamknąć tego typu sprawy. Tutaj wszyscy opowiadają różne rzeczy. Żłobki, przedszkola za darmo. To jest program drugiej RP, proszę Państwa. To samo metro. Złomianek do... Dziękuję za tę odpowiedź. Czas się skończył. Teraz Sławomir Antonik. Drodzy Państwo, to jest bardzo trudny, a jednocześnie bardzo łatwy do zniwelowania problem. Samochody generują ponad 100-krotnie większą emisję niż te słynne kopciuchy. Trzeba po prostu zatrzymać ruch samochodowy przed miastem, robiąc mądrą sieć komunikacyjną. Budowa parkingów metropolitalnych przy pomocy gmin podwarszawskich jak gdyby rozwiązuje ten problem. 200 tysięcy miejsc będzie kosztowało dokładnie tyle, ile propozycje co po niektórych budowania parkingów podziemnych w mieście. Zupełnie bez sensu ściągać te samochody tutaj do miasta. A jeżeli chodzi o piece, oczywiście trzeba kontynuować ten rozpoczęty... Czas się skończył.
Tak państwo ustalili po 45 sekund. Teraz pana sąsiad Jakub Stefaniak. Szanowni państwo, my opracowaliśmy program, narodowy program antysmogowy. Taki program w części sejmików województwa jest już przyjmowany. To są pieniądze, bo tylko i wyłącznie pieniędzmi możemy walczyć ze smogiem. W Warszawie 12 tysięcy pieców do wymiany, ale ważniejsze jest to, żeby rozbudowywać tak sieć elektrociepłowniczą, żeby eliminować w ogóle te piece. Natomiast wiemy doskonale, że bezpłatna komunikacja rozwiąże bardzo ten problem, dlatego że ludzie przesiądą się ze swoich samochodów do autobusów, do tramwajów, ale trzeba dać im też zachęty. Po pierwsze, nie mogą płacić za bilety, a po drugie, jeśli zostanę prezydentem, jedną z pierwszych decyzji w zakresie komunikacji będzie uruchomienie Wi-Fi, bezpłatnego miejskiego Wi-Fi w tramwajach miejskich. I to będzie zamiana chmury smogu w chmurę internetu. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Jacek Wojciechowicz teraz. Tak, jeżeli chodzi o smog, to oczywiście przede wszystkim likwidacja lokalnych kotłowni. To również dofinansowanie do likwidacji tych wszystkich kopciuchów, które dzisiaj jeszcze funkcjonują w prywatnych gospodarstwach domowych. To również budowa parkingów poza miastem, bo my do tej pory mogliśmy budować parkingi Park and Ride na terenie Warszawy. Dzisiaj w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych możemy to robić poza Warszawą. Dzięki temu do Warszawy będzie wjeżdżać mniej samochodów, choć i tak już wjeżdża mniej niż 10 lat temu. Oczywiście nowe linie tramwajowe, dokończenie budowy drugiej linii metra, trzecia linia metra, to są wszystko te rzeczy, które ograniczą oczywiście zanieczyszczenie powietrza. Dziękuję za tę odpowiedź. Teraz Patryk Jaki. Smog jest oczywiście bardzo poważnym problemem, dlatego według ekspertów są trzy najważniejsze problemy, które generują smog w Warszawie. Pierwsze to jest wymiana kopciuchów i tu konkretnie, znaczy kopciuchy i tu konkretnie w pierwszym roku urzędowania wymienię wszystkie miejskie kopciuchy. Po drugie jest to polityka przestrzenna Warszawy, gdzie, która zabudowuje pod dyktando deweloperów kliny napowietrzające. Ja od razu przystąpię do budowy, do tworzenia nowej polityki przestrzennej Warszawy. I trzecia sprawa, korki. I tutaj konieczna jest budowa nowoczesnej komunikacji zbiorowej, czyli nowych linii metra, na które mam gwarancje rządowe. Jestem przekonany, że to od razu poprawi sytuację. I na sam koniec, jak smogiem zajmował się mój szanowny konkurent Rafał Trzaskowski, za 30 sekund na moim Facebooku odpalę film, który to pokaże. Patryk Jaki, dziękuję. Teraz Krystyna Krzykotowska. Dobry momencie, proszę państwa. Bardzo lubię po panu Jakim zabierać głos, bo zobaczcie państwo, to jest debata nie tylko o naszych programach, to jest debata o wiarygodności. No proszę państwa, znudziliście się zapewne, słuchając właśnie tego, jak wszyscy wiedzą, znają, wiedzą, jak trzeba to zrobić. Ale dlaczego nie zrobili ci, którzy do tej pory rządzili? Oto jest pytanie o wiarygodność. Proszę państwa, ja, tak jak powiedział tutaj Piotr, byłam właśnie prawie że świadkiem, bo w pobliżu, dosłownie przez bramę, zginęło dziecko zaczadzone, a jednocześnie krótko po tym dozorca wyciągnął z wanny nieprzytomnego męża i było powiedziane, że albo przeżyje, albo za chwilę nie przeżyje. I wtedy też musiałam paść na kolana, błagać Stwórcę o litość dla naszych teraz mieszkańców. Dziękuję za tę odpowiedź. Czas się skończył. Czas się skończył, a my jesteśmy teraz dokładnie w połowie debaty. I to jest czas, kiedy pytanie będzie zadawała po raz kolejny Edyta Lewandowska. Za nami trzy rundy pytań, kolejne trzy przed nami, a zatem, jeśli państwo pozwolą, rozpocznę rundę czwartą. Szanowni państwo, czwarte pytanie do wszystkich kandydatów. Moje pierwsze pytanie pozwoliło państwu pokrótce zaprezentować swój program. Zresztą taka była też moja intencja. A drugie będzie socjologiczne. Chciałabym, byśmy zwrócili uwagę na specyfikę stolicy. I pytanie brzmi, do kogo kierują państwo swój program wyborczy? Czy do warszawiaków, jak już pojawiło się w trakcie tej kampanii wyborczej, z krwi i kości, czy do obywateli tego miasta, którzy urodzili się gdzieś w Polsce, poza stolicą? Pierwszy na to pytanie odpowiada pan Paweł Tanajno. Tak. Ja, jak wspomniałem, urodziłem się w Warszawie, ale los rzucił mnie do dzielnicy Mokotów, gdzie mieszkam z ludźmi, których się określa powszechnie słoikami. Z tym, że te słoiki absolutnie nie przypominają Patryka Jakiego. Ci ludzie przyjechali tutaj, kiedy studiowali, odbyli bardzo ciężką drogę kariery, aby ustatkować się w Warszawie, kupić mieszkania. Nie mieli protektora politycznego w postaci tatusia Ziobro, nie ustawili się od razu, bo takim pomógł polityczny patron, zrobili ciężką pracę. I tak, dla nich Warszawa jest tym samym, co dla mnie. Jest miejscem, gdzie ciężko pracujemy, a nie robimy kariery polityczne i żerujemy na podatkach, które się właśnie nam kradnie.
Dziękuję za odpowiedź pani Krystyna Krzekotowska. No, proszę państwa, no ja znów chciałabym wrócić do tego, że dla pana Jakiego i Trzaskowskiego najważniejsze jest to, kiedy wystąpić z tych partii, prawda? Za szybko się pan pospieszył, przecież jeszcze nie wiadomo, czy pana w ogóle wybiorą, a może mnie akurat. Kochani, szanowni mieszkańcy, uważajcie, nie pozwólcie się po raz kolejny oszukiwać. Proszę panią o odpowiedź na pytanie. Pytanie brzmiało, do kogo kieruje pani swój program wyborczy? Ja kieruję swój program właśnie dla, zarówno do przedsiębiorczych, jak i dla słabszych, bo tylko rozwijając przedsiębiorczość możemy mieć środki na to, żeby wspierać również słabszych. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Poproszę teraz Jakuba Stefaniaka. Szanowni państwo, ja myślę, że za dużo mamy dzielenia Polaków na lepszych, na gorszych, na tych z Warszawy i nie z Warszawy. Ja się urodziłem w Lublinie, ale jeśli pani redaktor pyta, to ja myślę, że też do państwa, bo jak dobrze się zorientuję, to chyba żadne z państwa też nie urodziło się w Warszawie. Wszyscy czujmy się warszawiakami. Dla mnie osobiście ważne jest tylko to, żeby postępować uczciwie wobec miasta. Jeżeli jesteśmy tutaj, żyjemy, pracujemy, korzystamy z infrastruktury, to płaćmy to podatki. A ja zrobię wszystko jako prezydent, żeby was zachęcić wszystkich, którzy tego nie robią, do tego, by te podatki w Warszawie płacić. Dzielenie warszawiaków na lepszych, gorszych, na stąd, nie stąd, to nie jest moja bajka. Uważam, że za dużo mamy tego dzielenia w polityce krajowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zwrócę uwagę, że kandydat powiedział prawdę. Ja urodziłam się w Bełchatowie, Igor. Skarżysko Kamienne. Włocławek. A zatem nikt z nas nie urodził się w Warszawie, ale wszyscy w Warszawie będziemy głosować. Od 10 lat. Myślę, że mamy podobny staż. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Poproszę odpowiedź pana Jana Śpiewaka. Do Warszawy zjeżdżają ludzie z całego kraju i to jest wspaniałe. Każdy chce tu śnić swój warszawski sen i nie dzielę warszawiaków na słoików czy na rdzennych mieszkańców. Myślę, że to robią głównie media i politycy. Ja nie chcę dzielić mieszkańców Warszawy, ale faktycznie mieszkańcem Warszawy jest ten, kto kocha miasto i kto płaci tu podatki. I my chcemy przekonać mieszkańców Warszawy, którzy nie płacą tu podatków, a mieszkają, korzystają z usług, a jest ich prawie prawdopodobnie nawet 200 tysięcy, do tego, żeby zaczęli tu płacić te podatki. I to mamy dla nich specjalną ofertę. Chcemy rozbudować warszawską kartę warszawiaków o kolejne zniżki, o zniżki na teatry, kina, na zniżkę na ceny energii, prądu, to one są bardzo wysokie. Chcemy ich przekonywać mieszkańców Warszawy, między innymi również priorytetem parkingowym dla tych osób, które wszystkie płacą podatki w Warszawie. Dziękuję za odpowiedź. Pan Sławomir Antonik. Ja wprawdzie urodziłem się w Warszawie, ale mogę powiedzieć jedno. Warszawa jest miejscem życia dla wszystkich. Jest to stolica naszego kraju i musimy przyjmować wszystkich z należytą atencją. Po wojnie zostało warszawiaków 20 tysięcy, a dzisiaj to jest prawie dwumilionowe miasto. W związku z tym każdemu można przypiąć łatę, że jest nie stąd. To jest niestosowne. Wszyscy budujemy to miasto. Wszyscy, którzy płacą tu podatki, mają prawo korzystać z jej infrastruktury. Problem jest jeden. Jak przysporzyć Warszawie dodatkowych dochodów, żeby ta infrastruktura mogła się rozwijać? No właśnie zapraszamy tych wszystkich, którzy przyjechali, nie czują się jeszcze warszawiakami, żeby zaczęli płacić tu podatki. Dziękuję za odpowiedź. Kolejny kandydat, Jan Potocki. Proszę państwa, to jest bardzo proste. Wiemy doskonale, że warszawiaków jest około 1 800 000, a tak naprawdę rodowitych to może jest na dzisiaj 100 tysięcy, może nawet mniej. Taka jest prawda. Oczywiście ludność przyjazna, ona pracuje tutaj i podatki płacą, bo należy płacić. Ale ja chcę jeszcze wrócić do tej sprawy tego smogu, ponieważ chodzi o również elektrownię. Trzeba uruchomić w Polsce, w Warszawie geotermię, proszę państwa. Za darmo mamy te sprawy. Największe złoża właśnie się znajdują gdzie? W Otwocku. I tutaj trzeba zacząć. Dlaczego zwracam nie panu nie uwagę, że to jest odpowiedź na poprzednie ale pytanie. Ale to jest bardzo istotne dla warszawiaków. Mamy wówczas za darmo praktycznie, a jest coś innego. Także niestety no, podatki trzeba płacić w Warszawie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Janusz Korwin-Mikke. Kolejne idiotyczne pytanie reżimowej telewizji. Bardzo pana przepraszam, jesteśmy na antenie trzech telewizji informacyjnych i nie czas i miejsce na takie dyskusje. Ja mówię, bo trzeba mówić wszystko, co pomyśli głowa. Takie wypowiedzi może pan formułować w swoich prywatnych rozmowach. Jak można dzielić mieszkańców Warszawy? Niektórzy z kandydatów tak samo. Czy kierowca jest z Warszawy, czy spoza Warszawy, on mieszka w Warszawie.
Warszawie jest dokładnie tak samo gnębiony. Jeżeli ja mówię, że trzeba przebić się przez tory kolejowe, które bezczelnie dzielą Warszawę, to nie ma to żadnego związku z tym, czy człowiek jest z Warszawy, czy spoza Warszawy. Ja po prostu nie rozumiem, jak takie pytanie w ogóle można zadać. Jeżeli ktoś myśli, że jest smog, to smog gnębiłby, gdyby był tak samo mieszkańców Warszawy rdzennych, jak i przybyłych. Co to za pytanie? Czas się skończył. Janusz Korwin-Mikke, dziękuję. To jest połowa tej rundy. O odpowiedź poproszę Piotra Ikonowicza. Na to morze ruin, które było po wojnie, przyszli ludzie, którzy byli bohaterami. I oni swoją warszawskość stworzyli poprzez odbudowę Warszawy. Dlatego ten podział jest nieistotny. Istotny jest podział na tych, którym się wiedzie dobrze i na tych, o których miasto zapomina. Ja mówię o młodym pokoleniu. Do mnie przychodzą młodzi ludzie z dzieckiem albo przy nadziei i mówią: panie Piotrze, niech pan nas wciśnie do kolejki mieszkaniowej. A ja mówię: macie po dwie ręce, po dwie nogi, nikt was nie wpisze, ponieważ są idiotyczne przepisy, bo nie ma mieszkań, bo ubywa mieszkań komunalnych. My chcemy budować 5000 mieszkań komunalnych po to, żeby młodzież nie zakładała rodziny w Berlinie, Hamburgu, Londynie, tylko w Warszawie. Inaczej miasto umrze, zestarzeje się i umrze. Dziękuję za odpowiedź i o odpowiedź na to samo pytanie poproszę Rafała Trzaskowskiego. Warszawa dla wszystkich, oczywiście niezależnie od tego, gdzie się urodzili. Moja żona przyjechała tutaj ze Śląska i to jest jasne. Dla absolutnie wszystkich. Natomiast wszyscy mówimy z grubsza to samo. Ważna jest wiarygodność, dlatego że jeżeli mówimy o tym, że trzeba w Warszawie płacić podatki, to trzeba płacić podatki od samego początku. Mój konkurent Patryk Jaki dopiero w tym roku, mimo że od 10 lat mieszka w Warszawie, zaczął płacić podatki, a to jest tak naprawdę branie odpowiedzialności za miasto i oczywiście będziemy do tego nakłaniali warszawiaków. Natomiast najważniejsze, Warszawa dla wszystkich, niezależnie od preferencji partyjnych. A co robi w tej chwili rząd PiS-u? Szantażuje warszawiaków, mówiąc, że pieniądze się znajdą dodatkowe z rządu na metro czy na mosty, jeżeli Warszawa zagłosuje na PiS. Na to nie ma zgody, na taki szantaż. Wygłasza pan opinię zamiast odpowiadać na pytanie. Dziękuję. I kolejny kandydat to Andrzej Rozenek. Rzeczywiście dzielenie warszawiaków na tych, którzy są rodowici i przyjezdni, jest bez sensu. Każdy jest tak samo ważny, każdy tutaj funkcjonuje i ma pełne prawa obywatelskie i prawa warszawiaka. Absolutnie jestem przeciwny temu, żeby w ogóle dzielić na takie kategorie. Urodziłem się co prawda na Czerniakowie, mieszkałem na Pradze, mieszkałem na Woli, ale mieszkałem też w Pruszkowie i w Ząbkach. Znam specyfikę okolicznych miejscowości i uważam, że każdy, kto przyjeżdża do Warszawy, zasługuje na szacunek. Do kogo będę swój kierował program? Do wszystkich warszawiaków, ale szczególnie do tych najbardziej poszkodowanych, do seniorów, którym zawdzięczamy odbudowę Warszawy, w której tak nam się dzisiaj żyje, do kobiet, do wszystkich grup wykluczonych. Dziękujemy za odpowiedź i poproszę odpowiedź na to pytanie Jacka Wojciechowicza. Oczywiście mój program jest skierowany do wszystkich warszawiaków bez względu na to, czy są rodowitymi mieszkańcami, czy też przyjechali do Warszawy. Sam przyjechałem do Warszawy 23 lata temu. Od 20 lat pracuję w samorządzie warszawskim i współuczestniczę w budowie Warszawy, a moi synowie urodzili się przecież w Warszawie, w związku z czym można powiedzieć, są rodowitymi warszawiakami. Ja też chciałem powiedzieć, że kieruję ten program swój do tych wszystkich, którzy mają dosyć wojny polsko-polskiej i nie chodzi tutaj o to, żeby dzielić warszawiaków, ale raczej chodzi o to, że ciągle mamy do czynienia z wojną polsko-polską, czego nawet jesteśmy świadkami dzisiaj na tej sali, ciągłe straszenie PiS-u PO, a PO. Dziękujemy bardzo za odpowiedź na pytanie i pani Justyna Glusman. Proszę państwa, kierujemy nasz program do wszystkich warszawiaków, szczególnie tych, którym zależy na Warszawie. Niezależnie od tego, na jaką partię głosują w wyborach krajowych. Chcemy łączyć, a nie dzielić. Chcemy łączyć warszawiaków wokół problemów, rzeczywistych problemów ich życia codziennego, a nie wokół wojenki partyjnej i partyjnych dylematów. Uważamy, że warszawiakom należy się reprezentacja mieszkańców w Radzie Miasta. Ta reprezentacja będzie słuchać mieszkańców i reprezentować ich interesy, a nie interesy partyjne. Taką sytuacją mamy dzisiaj do czynienia. Także nie dzielimy warszawiaków, a łączymy wokół wspólnych spraw. Dziękuję bardzo za odpowiedź i odpowiedź na to pytanie. Poproszę pana Patryka Jakiego. Bardzo dobrze, że to pytanie padło, dlatego że dzięki odpowiedzi mojego szanownego konkurenta Rafała Trzaskowskiego możecie państwo zobaczyć, jakie są różnice pomiędzy nami. Mój szanowny konkurent mówi, że dla niego warszawiakami są tylko ci, którzy, jak to określił, płacą podatki od początku życia, jak rozumiem. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że również ci, którzy wiele lat mieszkają w Warszawie, ciężko pracują dla tego miasta, mają
swoje dzieci w żłobkach warszawskich, przedszkolach, również ich musimy zachęcać do tego, żeby zaczęli płacić podatki w Warszawie. Bo ja chcę Warszawy naprawdę dla wszystkich. Warszawa jest właśnie dlatego wyjątkowa, że praktycznie każdego dnia można tutaj... Może ktoś wysiąść z pociągu i powiedzieć, ja będę warszawiakiem, jeżeli będzie chciał ciężko pracować dla Warszawy. Warszawa musi być otwarta, Warszawa musi być nowoczesna i musi pokazać, że naprawdę... Czas się skończył, mikrofon jest... Pana mikrofon jest wyłączony od kilku sekund. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Marek Jakubiak. Proszę Państwa... Ja jestem warszawiakiem i ja tego pytania po prostu nie rozumiem. Ja nie pamiętam, żeby mój dziadek, ciężko pracujący podczas odbudowy Warszawy, pamiętam jego spracowane dłonie. Ja nie pamiętam moich rodziców, żeby oni dzielili warszawiaków na przyjezdnych i nieprzyjezdnych. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek ja coś podobnego robił. Ja po prostu nie pamiętam, stąd pytanie brzmi, skąd takie pytanie? Kto chce podzielić warszawiaków na tych, którzy przyjechali i chcą być warszawiakami i tymi, którzy się tu urodzili z dziada pradziada? Tu nie ma 100 tysięcy, tu jest 1 730 000 warszawiaków. Po co na ten temat dyskutować? Po co dzielić? Nie rozumiem. Płacą, dzieci wychowują, płacą tu podatki, są warszawiakami. Formuła debaty nie przewiduje dialogu, ale odpowiem tylko w dwóch słowach, uzasadniając to pytanie, że takie podziały pojawiły się w niektórych wypowiedziach przynajmniej jednego kandydata. Stąd moje pytanie, chciałam to wyjaśnić i uszczegółowić. Dziękuję bardzo, to była czwarta runda debaty warszawskiej. Zaczynamy rundę piątą. Igor Sokołowski. 14 kandydatów na prezydenta Warszawy w studio, 14 różnych programów, dlatego teraz, mam nadzieję, będzie szansa, aby Państwo o najważniejszych dla siebie rzeczach mogli mówić, a ja skomplikuję to tylko odrobinę, bo będę pytał o to, czego w Warszawie jest za mało. Pan Andrzej Rozenek. Za mało jest polityki społecznej, za mało jest wrażliwości na biedę, na wykluczenie, na ludzi, którzy są ubodzy. Za mało jest wsparcia dla ludzi młodych, tych, którzy potrzebują żłobka, przedszkola. Za mało jest wsparcia dla seniorów. Seniorzy dzisiaj borykają się z problemem wizyty u lekarza. Po wizycie u lekarza pierwszego kontaktu nie stać ich na to, żeby zapłacić sobie za wizytę u specjalisty. Nie, a niestety Państwowa Służba Zdrowia to oznacza kolejki, oznacza wielomiesięczne, a czasem wieloletnie kolejki. Warszawa wreszcie to, niestety muszę z przykrością to powiedzieć, ogniska gruźlicy na Pradze, to wszawica w szkołach, to pluskwy i plaga szczurów. To wszystko, z tym musimy się uporać. Ja jako prezydent... I to jest moment, kiedy upłynęło 45 sekund. W tej rundzie kolejną osobą, która miała niewiele czasu do namysłu, jest pani Justyna Glusman. Proszę Państwa, w Warszawie jest za mało bardzo wielu rzeczy. Warszawa nie adresuje, władze Warszawy nie adresują realnych problemów życia codziennego warszawiaków. W Warszawie jest tylko 14% żłobków. Pan Trzaskowski mówił o tym, że będą darmowe żłobki, natomiast tych żłobków praktycznie nie ma i tylko 14% dzieci ma szansę na publiczny żłobek. W Warszawie jest za mało przedszkoli. Po reformie edukacji jest niestety także za mało szkół, ponieważ one są przepełnione. Powstają nowe osiedla od wielu lat, w których nie powstaje żadna infrastruktura oświatowa, która by im towarzyszyła. W Warszawie za mało kanalizacji. Wydawałoby się, że w XXI wieku w metropolii będziemy mieli kanalizację za mało nowoczesnych systemów ogrzewania. I 45 sekund za nami. Pani Justyna Glusman, bardzo dziękuję. Mniej niż minuta to czas, który teraz wykorzysta Jacek Wojciechowicz. Szanowni Państwo, przede wszystkim myślę, że w Warszawie brakuje profesjonalnego myślenia o Warszawie. Niestety muszę powiedzieć, że tego profesjonalnego myślenia brakuje też wśród kandydatów, bo ja słyszę ogrom propozycji, tego jest za mało, tego nie wybudowano, tego nie zrobiono i tak dalej, i tak dalej. Tylko jeszcze nie słyszałem od nikogo, skąd na to wszystko można wziąć środki. Bo to nie jest tak, że można sobie planować 50 km metra i myśleć, że pieniądze się znajdą nie wiadomo skąd. Bo 50 km metra to jest kilkadziesiąt miliardów złotych i tego się nie da zrobić. W związku z czym szkoda, że brakuje profesjonalnego myślenia w kategoriach rozwoju i inwestowania w Warszawie. Ja przypominam, że w każdej chwili mają Państwo możliwość ripostowania. To jest te 30 sekund, które mogą Państwo wydać albo na odpowiedź kandydata, albo na zakończenie naszego spotkania.